radioprawy.pl. Zapraszam, Kasia Chrzan. Dziś zadzwoniliśmy do Jarka Mańki, reżysera, z którym niedawno rozmawialiśmy na antenie. Zbliża się stulecie objawień fatimskich. Jak przeżywasz teraz ten czas, bo jest on dla ciebie szczególny? Jest to dla mnie bardzo szczególny czas, bo od prawie roku zajmuję się filmem dokumentalnym Fatima, przesłanie wciąż aktualne. Więc jakby na bieżąco poznaję wartość tego przesłania, no i wszystkie związane z tym przesłaniem okoliczności, niedopowiedzenia, tajemnice. Odkrywam je na nowo. Parę słów możesz zdradzić na temat tego, co w nim zobaczymy? Chciałem, aby w filmie była pigułka 100 ostatnich lat, od 1917 roku do czasów nam współczesnych, dzisiejszych. Na pewno będzie podsumowanie, czyli rodzaj opowieści o tym, jak te objawienia, jak objawienie Matki Boskiej Trójce Pastuszkom przebiegały. Będzie też historia, dlaczego trzecia tajemnica fatimska nie została wcześniej objawiona, jak doszło do tego, że ta tajemnica została objawiona przez Jana Pawła, opublikowana przez Watykan decyzją Jana Pawła II w 2000 roku. Warstw tego filmu jest wiele, nie wszystko uda się zawrzeć w około godzinnym filmie. Niemniej było to dla mnie olbrzymie odkrycie, bo wraz z tym filmem, z tym tematem podążaliśmy i do Brazylii, do Fatimy, do Moskwy, do Wiednia. Byliśmy w kilku miejscach na świecie, które dotyczą tego tematu, jako że Fatima to ostatnie 100 lat, to nasz czas, to 100 lat świata. Czy miałeś od początku taki plan podróży, czy jedne sprawy odkrywania tych tajemnic pokazywały kolejne kierunki? Im dalej w las, tym więcej drzew. To znaczy ta historia coraz bardziej mnie wciągała. To znaczy wciągała mnie i potęga różańca, to, że Matka Boska do nas przemawia, to, że co jakiś czas rzuca ludzkości koła ratunkowe, ludzkości, która tonie, ludzkości, która nie zdaje sobie sprawy, że tonie, i taki mamy czas teraz. Na temat osób, które będą występowały w tym filmie, możesz coś powiedzieć? Czy to są jacyś eksperci, teologowie z wyższej półki, czy przeciętni ludzie? Jak to jest? To znaczy są to i osoby duchowne, i historycy, bo tutaj historia ostatnich 100 lat, pierwsza, druga wojna światowa, zwłaszcza rewolucja bolszewicka i druga wojna światowa, która została zapowiedziana przez Matkę Boską, że to się stanie, błędy Rosji. No to z jednej strony to będzie takie podejście troszkę, możemy powiedzieć, teologiczne, naukowe, ale też najbardziej poruszyły mnie świadectwa kilku młodych Rosjanek, które się nawróciły, które razem z figurą Matki Boskiej Fatimskiej peregrynują wokół Kremla, modląc się o nawrócenie Rosji. No to takie rzeczy, które były dla mnie najbardziej poruszające. Będzie też arcybiskup Kondrusiewicz, który w 90-tych latach był biskupem Moskwy. Też o kilku takich rzeczach związanych z puczem Jana Ewa, całkowicie mi nieznanych, a bardzo wzruszających, jak choćby to, że w tym czasie nad Moskwą pojawiła się Matka Boska na niebie, że wiele osób to podczas puczu Jana Ewa widziała. Też takie specyficzne znaki, na które kilka osób zwróciło uwagę, jak chociażby daty. No, powtarzające się objawienia 13 dnia przez kilka miesięcy, ale też na przykład podpisanie umowy o rozwiązaniu Związku Radzieckiego 8 grudnia, dniu święta niepokalanego Najświętszej Marii Panny. Też kilka innych dat historycznych zwróciło na tą zbieżność uwagę kilku i duchownych, i historyków. No jest to taka wielka tajemnica. Dzięki takim akcentom, znakom możemy zauważyć, że faktycznie wpływ Matki Boskiej na historię świata, jak i na naszą historię, tutaj podkreślam, 15 sierpnia, no jest olbrzymi. Pod warunkiem, że oczywiście jako ludzkość będziemy spełniać warunki, o które Matka Boska prosiła w Fatimie, czyli pokuta, praktykowanie
pierwszych 5 sobót miesiąca. Wydawało się, że tak prostych rzeczy, aby świat poszedł lepszą drogą. Niemniej do tej pory te rzeczy, te prośby Matki Boskiej nie są wypełniane. Ty odczułeś też jakieś szczególne problemy przy pracy nad tym filmem? Na początku tak, na początku bardzo, a później wręcz w drugą stronę. Polegało to na tym, że były jakieś takie niesamowite spotkania. Pojechaliśmy do Moskwy no niemalże w ciemno. Spotkaliśmy właśnie Rosjanki, które opowiadały o tym, że właśnie z miłości do Rosji modlą się za Rosję, nawróciły się. To spotkanie było zupełnie przypadkowe, ale jeszcze bardziej przypadkowe było spotkanie z kapłanem z Niemiec, który tego dnia przyjechał do Moskwy z Syberii, z odległej Syberii. I kiedy opowiedział mi, że jego ojciec był żołnierzem Wehrmachtu, który przez 3 lata potem był w niewoli na Syberii i przeżył jako jeden z nielicznych, po przyjeździe do Niemiec założył bardzo późno rodzinę, która miała bardzo wiele problemów, i on jako dziecko, usłyszawszy, że Matka Boska Fatimska rozwiązuje problemy, razem ze swoim rodzeństwem zaczęli się modlić o uratowanie rodziny. To się wszystko stało i jako 5-latek marzył o tym, żeby być kapłanem i żeby wyjechać do Rosji. No jest to zupełnie niesamowite, kiedy jeszcze ma się w ręku takie świadectwo namacalne. Jego opowieści o tym, że właśnie na tej dalekiej Syberii wybudował kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej i że to jest wezwanie Matki Boskiej, jej prośba to jest jego wyznacznikiem, no to wtedy się człowiek zastanawia, że nie było to spotkanie przypadkowe. Też drugim takim spotkaniem to było spotkanie pod Warszawą z księdzem Firutem, który z figurą Matki Boskiej Fatimskiej objechał całą Ukrainę, łącznie z Donbasem, z Mariupolem. Kiedy słyszy się też jego świadectwo, jak ludzie reagują na figurę Matki Boskiej Fatimskiej, jak zdarzyło się raz, że człowiek, który był niewierzący, wziąwszy obrazek Matki Boskiej Fatimskiej, poszedł do szpitala na bardzo ciężką operację, po czym okazuje się, że ta operacja nie jest potrzebna. On przychodzi i mówi, nie wiem, kto to jest, ale tak... Ta postać, ta Matka Boska Fatimska, no, uratowała mi życie, więc to są takie bardzo, bardzo mocne świadectwa. No i też wziął się pod uwagę, że akurat spotkaliśmy się pod Warszawą i on tam gdzieś przyjechał akurat tego dnia, no to też się tak wtedy człowiek zastanawia, że nie było to przypadkowe. Przy całych tych 100 latach, którym się przyjrzałeś w sposób szczególny, czy widzisz, że świat teraz, obecnie idzie w lepszym kierunku, czy zmierzamy do jakiejś katastrofy? Rozmawiałem przed chwilą z takim moim przyjacielem niewidomym, który powiedział mi coś takiego, że jeżeli się będziemy skupiać właśnie na złych rzeczach, to wcześniej czy później one się staną, że mimo wszystko, kiedy się rozglądamy i coś nam się nie podoba, żeby się jednak skupić na sobie, na tym, aby być po prostu dobrym człowiekiem, aby być chrześcijaninem, aby się po prostu modlić, więc wydaje mi się, że tego się trzeba trzymać. Trzeba też pamiętać o pewnych takich cudownych wręcz wydarzeniach w historii świata, jak chociażby odejście czy wyjście Rosjan z Austrii. Wcześniej to się nie zdarzyło, że Rosja po prostu wyszła sobie ze swoim wojskiem i oddała wolność jakiemukolwiek państwu. Tu się to zdarzyło po 10 latach modlitw codziennych, niemalże około miliona mieszkańców Austrii, więc w tą stronę na pewno trzeba myśleć, na pewno się trzeba modlić, ale wziąwszy pod uwagę to, co się dzieje na świecie, no to chyba widać gołym okiem islam, który nam zagraża, który marzy o nadejściu Królestwa Mahdiego. To jest też bardzo ważne, żebyśmy sobie zdali sprawę jako Europejczycy, że muzułmanie czekają na nadejście Królestwa Mahdiego. Jeżeli ono nie nadchodzi, to mają wręcz obowiązek, aby je przyspieszyć, a przyspieszeniem ma być zniszczenie naszej kultury, chrześcijaństwa, kultury zachodniej. No to wydaje się, że jesteśmy w czasie, który jest taki za 5:12, albo nawet za minutę 12. Ciebie jako reżysera odmienił ten film?
Na pewno otworzył mi oczy na wiele rzeczy, na to, których nie miałem pojęcia. Chociażby to, że trzecia tajemnica była tak jakby dwukrotnie objawiana siostrze Łucji, bo w momencie, kiedy w 40-tych latach była poproszona o to, żeby tą trzecią tajemnicę spisać, miała wielkie dylematy, czy być posłuszna Matce Boskiej, czy też prośbie kościelnych hierarchów, i wtedy doszło do drugiego, można powiedzieć, objawienia, ale już stricte tej trzeciej tajemnicy fatimskiej, co będzie czekało świat, kiedy prośby Matki Boskiej nie zostaną spełnione, nie zostaną wysłuchane, nie zostanie zawierzona Rosja niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny, nie będzie praktykowana pokuta, spowiedź. Więc to naprawdę było dla mnie całkowite nowum, przerażające nowum. Ale tak jak wiemy, no, przepowiednie są po to, te koła ratunkowe są po to, abyśmy się ratowali jako ludzkość, i jest to możliwe. Zastanawiające jest też to, że w sumie tak niewiele, no bo wydawałoby się, czymże jest różaniec, tak niewiele jest potrzeba do tego, żeby świat uratować. I jeden z moich rozmówców zastanawiał się właśnie, dlaczego takie z pozoru akty, które ludzkość naprawdę niewiele mogą kosztować, akty woli, modlitwy, akty zawierzenia, dlaczego mogą odmienić świat. Znalazł odpowiedź bardzo prostą, powiedział mi coś takiego. Po prostu Bóg tak chciał, taka jest wola Boża i Bóg jest wszechmogący, Bóg to może zrobić, ale musi być współpraca z człowiekiem. Po tym, co przestudiowałeś, co zobaczyłeś przy kręceniu tego filmu, dlaczego tak wielkie tajemnice zostały powierzone dzieciom? No tutaj pytanie można by w ogóle rozszerzyć. Dlaczego też i inne objawienia, czy Lourdes, to przy okazji pracy nad filmem dowiedziałem się, czy też odkryłem objawienia, które miały miejsce w 90-tych latach w Gitmanowej. To wszędzie były dzieci, to wszędzie były proste serca. Myślę, że być może dlatego, tu też się nad tym zastanawiałem, że to są proste serca, dzieci, które nie umieją kalkulować, być wyrachowanymi, które po prostu odbierają przekaz czysto, tak jak słyszą, takie odbierają. I może to jest też w tym tajemnica, abyśmy my jako świat, jako dorośli mieli te serca dzieci. Dzieci są bardzo zagrożone duchowo współcześnie poprzez gry, media, programy edukacyjne błędne. Być może tu jest też jakaś mądrość? Siostra Łucja napisała do biskupa Kafary, że właśnie ten atak demonów pójdzie przede wszystkim przez rodzinę, przez dzieci. Więc myślę, że tu jest pewna tajemnica, że największe zagrożenia to są zagrożenia rodziny, dzieci, problem aborcji. Wiemy to już z wielu innych, chociażby z dzienniczka siostry Faustyny, że może każda krew musi być jakoś, te winy muszą być wyrównane, więc też i krew dzieci nienarodzonych. Na pewno to, co obserwujemy też w Europie, czyli marsz przez ośrodki kultury, program Gramsciego, chodzi mi o ideę komunizmu, no to nadal to trwa. Jeszcze kolejną taką głębią, czy też kolejną warstwą tego ostatniego naszego stulecia, 1517, mamy wystąpienie Lutra, 1917 po raz pierwszy dochodzi do oficjalnego marszu masonów w Rzymie, kiedy to masoneria obchodzi swoje stulecie założenia. To wtedy też akurat świadkiem tego pochodu był Maksymilian Maria Kolbe. Skąd się wzięło rycerstwo niepokalane i skąd się wzięło jego nawoływanie do modlitwy za masonów, za Żydów? No właśnie stąd, tylko też musimy odkryć tą głębię, że to jest po prostu wyraz miłości, to, że się mamy modlić. To nie jest jakiś na przykład antysemityzm czy coś w tym rodzaju. To jest właśnie miłość. Film będzie publikowany kiedy?
Taka zawdzięta premiera będzie miała miejsce 20 maja w Krakowie. Potem wiem, że będzie plan, aby było wydanie DVD pod koniec roku. Czyli terminy masz napięte. Jak dzisiaj będzie wyglądał dzień reżysera Fatimy? Dzisiaj kolejny dzień montażu. Czyli w zamknięciu. Czyli w zamknięciu, tak. Dziękuję ślicznie i liczymy potem na jakiś krótki wywiad już po premierach. Ja chciałem jeszcze tutaj nadmienić, że wiele osób ma wkład w ten film i między innymi osoba, z którą teraz rozmawiam, która specjalnie na potrzeby tego filmu komponuje właśnie jeden z utworów. Za co bardzo dziękuję. W międzyczasie robiąc audycję. Dziękujemy ślicznie. Z Panem Bogiem i Maryją. Z Panem Bogiem. Dzięki. Radio Prawy.pl. Zapraszam. Kasia Chrzan.